Znajdujemy się na trasie wojewódzkiej numer 811 pomiędzy Białopodlaską a Ciciborem. Około godziny 23:40 miejskie stanowisko kierowania Białej Podlaskiej otrzymało informację o zdarzeniu drogowym nieopodal miejscowości Cicibór. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Biała Podlaska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że na drodze wojewódzkiej numer 811 doszło do wypadku drogowego, z którym uczestniczyły dwa pojazdy. Przebieg, który udało nam się ustalić, był taki, że kierujący samochodem marki Audi uderzył w drzewo, następnie odbijając się od tego drzewa powrócił na jezdnię. No i już na nieoświetlony pojazd najechał drugi pojazd, to jest Skoda Felicia. Z tego, co udało nam się ustalić, rozpoznać na miejscu zdarzenia, zarówno w jednym, jak i drugim pojeździe podróżowały po trzy osoby. Są to osoby młode. Trzy osoby z samochodu Skoda nie odniosły obrażeń, które kwalifikowałyby je do jakiejś pomocy lekarskiej, więc przebywają aktualnie na miejscu zdarzenia. Natomiast dwie osoby podróżujące Audi, to jest kierowca i jego pasażer, oboje to mężczyźni w wieku 24-25 lat, zostali przetransportowani do szpitala. No jeden z kierujący pojazdem Audi w stanie ciężkim, z zachowaną akcją serca, natomiast nieprzytomny i na oddechu zastępczym, czyli nie oddycha samodzielnie. Pasażer auta przytomny, kontaktowy, ale również został zabrany przez pogotowie do szpitala. W wyniku zderzenia samochodu Audi z drzewem wyrwany został silnik, zniszczony jest kompletnie przód pojazdu. W momencie przybycia sił Państwowej Straży Pożarnej silnik ten palił się w polu, to jest w odległości około 30-40 metrów od pojazdu. Czyli nasze działania polegały po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. No, w pierwszej kolejności pomagaliśmy jeszcze ewakuować osobę poszkodowaną z pojazdu Audi. Część załogi zajęła się ugaszeniem pożaru silnika. W tej chwili trwają prace policji. Prowadzone jest dochodzenie przez zespół z policji.